W imieniu zespołu szkół w Ratajach i dobrej szkoły życzę wszystkim babciom i dziadkom wszystkiego najlepszego. Silna Ewa, dlatego że umie mnie podnieść. Dziadek Rysiu jako super mądry Rysiu, ponieważ odpowie mi na każde pytanie. Moi dziadkowie są bohaterami, ponieważ mają swoje zdanie, są odważni, myślą pozytywnie, są mądrzy, przez całe życie ciężko pracowali, są ze sobą 40 lat. Moi dziadkowie są super bohaterami, ponieważ babcia Mariolka jako super dokładna Mariolka, dziadek Zenek jako super dokładny Zenek. Są dokładni, są pracowici, umieją projektować, dobrze gotują, a dziadek Zenek jest najbardziej gigającym dziadkiem na całym świecie. Moja babcia jest super bohaterką, ponieważ jest bardzo kochana, piecze pyszne ciastka i ciasteczka. Lubi jeść jej potrawy, bo robi je najlepiej. Babcia szyje piękne rzeczy, zawsze się uśmiecha i mnie przytula. Mój dziadek jest super bohaterem, bo potrafi naprawić wszystko, lubi pracować w swoim ogrodzie, zawsze opowiada mi ciekawe historie i daje mi buziaki. Moja babcia Maria jest super bohaterką, bo jest zawsze przy mnie, kiedy jej potrzebuję. Mój dziadek Jerzy umie wszystko naprawić i pysznie gotuje. Moja babcia Jolanta jest super bohaterką, bo jest miła i kochana. Pomaga mi w lekcjach, zwłaszcza z matematyki i bardzo dba o mnie. Mój dziadek Andrzej jest super bohaterem, bo bardzo mnie kocha i przytula. Wszędzie mnie zabiera, pomaga mi naprawić, jak coś zepsuje. Bardzo dziękuję dziadkom za wszystko, co dla mnie robią. Moja babcia jest super bohaterką. Jest świetną kucharką, gotuje pyszne potrawy, piecze przepyszne ciasta, na przykład jabłecznik. Dla mnie jest mistrzynią szycia, potrafi uszyć cuda. Jest cudowną osobą i bardzo ją kocham. Mój dziadek jest świetnym majsterkowiczem, potrafi wszystko naprawić. Lubię, jak opowiada mi ciekawe historie i rozmawiamy ze sobą. Bardzo go kocham i jest moim wzorem. Moja babcia Danuta jest super bohaterką szycia. Zaszyje każdą dziurę, przyszyje każdy guzik, potrafi nawet uszyć piękną spódniczkę czy sukienkę. Robi to błyskawicznie. Mój dziadek Kazimierz jest super bohaterem wędkarstwa. Potrafi złapać węgorza, karpia, karasia. Zawsze przyniesie smaczną rybkę na obiad. Moja babcia Wanda jest super bohaterką gotowania. Robi pyszne obiady i smaczne kolacyjki. Wystarczy, że powiem, na co mam ochotę, a babcia w kilka minut wyczaruje pyszne danie. Moja babcia jest super kucharką, ponieważ potrafi świetnie gotować. Uwielbiam jej potrawy, które sama przygotowuję. Mój dziadek ma moc mechanika, ponieważ potrafi naprawić prawie wszystko. Jest też wielkim żartownisiem, zawsze udaje mi się go rozbawić. Moja babcia Teresa jest super bohaterką, ponieważ zawsze gotuje najlepiej.
Mój dziadek Zdzisław jest super bohaterem, ponieważ łapie wielkie ryby. Moja babcia jest super memką, ponieważ pysznie gotuje, zwłaszcza latwki i obiady. Mój dziadek Jurek lubi łowić ryby i przynosi je do domu, a my chętnie je zjadamy. Moja babcia Janina pięknie szyje. Jak się przewrócę i dziurę będę miał, moja babcia to szewskie pogotowie. A mój dziadek Konrad wszystko naprawi. Rower, szafę i stół. Każdy rower mi naprawi i z uśmiechem mu dziękuję. Moja babcia jest supermenką, ponieważ szyje piękne rzeczy. Na przykład koszulki, fartuszki, spódniczki. Bardzo lubię nosić uszyte rzeczy przez moją babcię. Mój dziadek jest supermenem, ponieważ umie ugotować najlepsze potrawy, które uwielbia cała rodzina. Mój dziadek jest superbohaterem, bo umie wszystko zrobić. Moja babcia jest superbohaterką, bo się nam często zajmuje. Moja babcia jest superbohaterką, bo umie upiec wszystkie ciasta. Mój dziadek jest superbohaterem, bo bardzo dobrze zna się na autach.